Siema, witajcie na kanale Jazda po 40, Piotrek z tej strony. Dzisiaj będzie sesja wyjazdowa, pierwsza chyba taka większa w tym roku. Jadę sobie na Pruszkowce, czyli do miejscówki, w której odbywa się impreza Joyride. Niestety w tym roku też mnie ominęła, nie dałem rady przyjechać, też miałem kontuzję. Ale teraz już jest wszystko ok, więc postanowiłem, że wybiorę się tam pierwszy raz w życiu pozjeżdżać sobie na tych traskach, zobaczyć jak to wygląda. Więc przede mną jeszcze ze 100 kilosów, no niecałe, więc ja jadę, a wy zaraz zobaczycie co i jak, więc widzimy się na miejscu. No, widzę, że nagrywamy. A więc jesteśmy w Kruszkowcach. Zawsze mylę Kruszkowce czy Kruszkowce. I co? Zjechałem sobie już dwa razy. Pierwszy raz jestem na tej miejscówce. No i kurczę, no. Wygląda fajnie, ale bolączka takich miejsc i osób, które pierwszy raz tutaj przyjeżdżają, jest to, że strasznie kiepsko oznaczone są te zjazdy. Pierwsza rzecz to na górze nawet nie ma kropki. Tu jesteś, żeby się gdzieś zorientować, kurczę, na mapie. Pierwszy raz w życiu. A dwa, no nie ma takich dobrych oznaczeń do tych tras, żeby z miejsca, którego schodzisz z wyciągu, żebyś ogarniał szybko co i jak. Ja straciłem z 20-25 minut pewnie, żeby się zorientować co i jak. Musiałem jakieś aplikacje odpalać i tak dalej, więc... Ale same trasy wyglądają ok. Na razie jechałem jakąś niebieską i czerwoną. I pewnie z dwa razy zabłądziłem. Na tej niebieskiej pojechałem w ogóle. Na jakąś zieloną się chyba wbiłem końcówkę. No bo w trakcie już nie ma kompletnie żadnych oznaczeń, przynajmniej nie zauważyłem. No tak szybko nie jeżdżę, żeby ich nie widzieć, więc no zobaczymy. Ale zamierzam tutaj spędzić cały dzień. Myślę, że będzie fajnie. Tak jak wspominałem, to mój pierwszy wyjazd w tym roku chyba no nie licząc oczywiście Hiszpanii, ale w tym roku pierwszy wyjazd do jakiegoś bike parku. Tak, żeby sobie pojeździć. Zobaczymy. Jesteśmy na górce, jak widać jest całkiem fajnie. Tam już widać Tatry. Nie. Zobaczymy.
Dzięki. Pierwszy raz przejechałem dobrze, chociaż teraz już wiem, że przejechałem drugi raz, ale... Ciekawsza jest, co robić przynajmniej. Trawerza do tego. Dość spore korzonki. Chyba lewą stronę. O właśnie tam.
co teraz? A, chyba tu. Słabo, to jest zrobione słabo. To jest ten A-line. Pewnie rolery by pasowało przeskoczyć, ale... Na razie się nawet jeszcze nie zdążyłem rozgrzać. Tak jak mówiłem, trzeci raz jadę, nie, czwarty i się trzeci raz zgubiłem. Jeszcze pasowałoby poćwiczyć. I co teraz? Padam tu i...
tutaj widzę jakiś mostek. Teoretycznie na razie najbardziej podoba mi się trasa czerwona, która się zaczyna koło tej green line, czyli tej niebieskiej. Techniczna, dużo korzeni, początek taki po trawersie, stromy start i taki niespodziewany trawers. No ale jak widzieliście albo nie, gdzieś w połowie zgubiłem się i wjechałem znowu na jakąś zieloną, albo familijną, albo jakąś jeszcze inną. Przecinają się, a przy przecięciach nie ma oznaczeń. To jest jakby, myślę, błąd. Trzeba obczajać dobrze na mapie, jeszcze potem pamiętać, jak się jedzie. To nie jest jakby najlepsze. Jakby pewnie przejechał raz, dwa z kimś, kto zna trasy, to byłoby pewnie inaczej. Chujowa tu.
Będzie chyba najlepiej. Dobra. Thank you.
trawers jest. Kurde. Zdołuję mam korbę. Jednak 175 do enduro to był mega zły pomysł. Dobra, gleba pierwsza, ale to już chyba na zmęczenie. O, wyrzuciło mnie z tego zakrętu. Trzeba iść coś zjeść, definitywnie.